Wczoraj wieczorem w Krapkowicach marszałek województwa Andrzej Buła uhonorował ważnym odznaczeniem tamtejszego społecznika i wieloletniego prezesa Banku Spółdzielczego Teodora Pandela. W gali uczestniczyła Hanna Honisz. Przez ponad 28 lat kierował Bankiem Spółdzielczym w Krapkowicach i przyczynił się do tego, że placówka awansowała w rankingach i stała się jedną z lepszych w regionie. Początki nie były łatwe. Prezesem zostałem w 1996 roku. Był to trudny okres dla banku. Bank był na programie naprawczym, wykazywał stratę. Taki wskaźnik bezpieczeństwa bankowego, łączny współczynnik kapitałowy, wyniósł wtedy, był na minusie, bodajże minus 3,5%. Program naprawczy trudnej sytuacji ekonomicznej przewidziany na 5 lat Teodor Pandel zrealizował w 2 lata i później rozwój banku nabrał rozpędu. W międzyczasie prezes Banku Spółdzielczego angażował się aktywnie na rzecz lokalnej społeczności. To niesamowity społecznik, osoba, która wspierała przez cały czas swojej działalności wszelkiego rodzaju projekty i różnego rodzaju działania kulturalne, edukacyjne, społeczne. To prawdziwy mecenas kultury i działań społecznych naszego regionu. Było to wsparcie dla szkół, przedszkoli, różnego typu stowarzyszeń i fundacji, stąd też to dzisiejsze odznaczenie. Galę zwieńczyła operetka Noc w Wenecji Johanna Strausa, która przeniosła widzów w karnawałowe szaleństwo na weneckich ulicach i placach. Hanna Honisz, Kurier Opolski.